zbliżają, to Mikołaj w wielkim tronie. W stosie listów od dzieciaków, aż po głowę cały tonie. Święty Mikołaj ciężko pracuje, piękne prezenty wszystkim szykuje. Ma dużo pracy cały rok, wyś nie ma czasu nawet na krok. Święty Mikołaj ciężko pracuje, piękne prezenty wszystkim szykuje. Ma dużo pracy cały rok, wyś nie ma czasu nawet na krok. Pani dyrektor, to już tradycja w przedszkolach lubawskich. Zawsze przyjeżdża Mikołaj do tych grzecznych dzieci. Tak, właśnie dziś przyjechał do nas również prosto z Laponii. Zaproponował nam wspaniałą zabawę i oczywiście prezenty dla wszystkich dzieci szczęśliwych, wesołych, zadowolonych i z prezentami. Mamy muszą przygotować ubiory. Tutaj jest pan, który gra, Mikołaj. No to jest przeżycie dla dzieciaczków. Tak, dla dzieci to jest wielkie przeżycie, bo są to dzieci z przedszkola. Ho, ho, ho! Słychać mnie? Halo, dzieci! Gdzie wy jesteście? Słuchajcie, tutaj! Gdzie tutaj? Na sam. Ale w jakim mieście? Głośniej powiedzcie. W Lubawce, ja latam nad Lubawką, nie widzę was. Głośno krzyczcie. Może trzeba drzwi otworzyć, proszę pani, proszę otworzyć drzwi. O. A tu jesteś. A, witamy brawami naszego gościa. Mocne brawa. Panie przygotowały tutaj wspaniale dzieci na tę uroczystość. Dzieci były ubrane na czerwono, kolorowo. Rodzice przygotowali również wspaniałą dekorację. Tutaj z lewej strony znajduje się przepiękny kominek zrobiony przez panią jedną z mam. Bardzo dziękujemy, pięknie, bardzo nam się to podoba. Proszę spojrzeć, dekoracja na sali, na której odbył się bal, spotkanie z Mikołajem, jest przepiękna. Proszę spojrzeć, i choinki, i Mikołaj tutaj na tej pozycji centralnej. Wszystko jest naprawdę przepiękne. Także dziękujemy pięknie i dzieciom, i rodzicom, i paniom nauczycielkom. Zaprosiliśmy na dzisiejszą wesołą bardzo uroczystość pana dyrektora i oczywiście panią burmistrz. Ci państwo zaszczycili swoją obecnością nasze spotkanie z Mikołajem. Pani burmistrz przyniosła również prezenty dla dzieci. Śpiewamy? Dzyń, 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 dzyń. Jaka pyszna sanna, parska raźno koń. Śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, 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 dzyń. Nie słyszę dzieciaczki. Dzyń, 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 dzyń. Zasypany pola, śniegu cały świat,
biała droga hen przed nami. Sanki dzwonią. Dzyń, 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 dzyń. Zima, zima, pada, pada śnieg. Jadę, jadę w świat sankami. Sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, 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 dzyń. Głośniej! Dzyń, dzyń, dzyń. Jaka pyszna sanna, parska raźno koń. Śnieg rozbija kopytami. Sanki dzwonią. Dzyń, 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 dzyń. Zasypane pola, w śniegu cały świat, biała droga hen przed nami, sanki dzwonią dzwoneczkami. Dzyń, 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 dzyń. Dzyń, 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 dzyń. I uwaga, zatrzymujemy się, rączki do góry, robimy śnieżynki i powolutku, bardzo powolutku kłócamy ze śnieżynkami. Śnieżynki lekko do góry, lekko, o tak, nie, nie, ale kłócamy, kłócamy, bo śnieżynki same w górze są. Udana przyjaźń, a was znowu nie słyszę.